Rozmowa niezależna jest jak Sobola. Witam Państwa. Dzisiaj naszymi gośćmi są, uwaga, Witold i Tomasz Śpiczyńscy i Śpiczyńscy. I to nie jest przypadkowa zbieżność nazwisk, bracia. Kłaniam się, dzień dobry, witam serdecznie. Witek jest szefem klubu Gazety Polskiej w Otwocku, a spotkaliśmy się w tych pięknych okolicznościach przyrody w związku z taką akcją Jabłko dla każdego uczniaka i przedszkolaka. I o tej akcji za chwilę będziemy rozmawiać, ale najpierw chciałbym ustalić z panami, u nas na zakładzie szczerość to norma jest, tak? Kto wpadł na pomysł przeprowadzenia tej akcji? Rozdajecie jabłka szkoły, przedszkola, tych frajerów takich na Złosowiski. Kto wpadł na pomysł tego? Mówcie szczerze, dlaczego ja o to pytam? To jest ważne, bo tak, wiecie, coś się wydarzy u nas w Polsce, no zróbmy coś, zorganizujmy i zwykle to się kończy na takich właśnie pogaduchach, rozmowach, a u was nie. U was to przeszło w fazę działania. Kto wpadł na pomysł? Na pomysł to powiem tak. Byłem w Błoniu na gościnnych występach. A to 6 lat temu było. To nie o tym mówisz, nie żartuję. Nie, to tam w Błoniu byłem półtora roku temu, tak. To tam co narozabiało, ale to inna sprawa. Sprawa wygląda następująco. Byłem w Błoniu na dożynkach i z takim tutaj panem rozmawiałem i on mi podsunął taką myśl, że jest możliwość uzyskania jabłek, ale on nie wie jak, nie wie gdzie, tylko że tak słyszał, że gdzieś tam usłyszał coś. No on mi coś takiego tak sobie powiedział, no, i tyle. Że jest możliwość uzyskania jabłek, za to dostaną rolnicy dotacje. Więc ja zacząłem za tematem chodzić. Później zakończenie lata było w Otwocku. Pojechaliśmy tutaj z kolegą Romanem do hurtowni. Kupiliśmy jabłka na festyn. Taki w Otwocku, tam był taki namiot Otwockiego Klubu Gazety Polskiej. No i te jabłka, wiadomo jaka jest sytuacja. Ale to już kupiliście? Tak, normalnie, tak, nie, to kupiliśmy. No i ja zacząłem chodzić koło tego tematu. No, ale wszyscy płakali, że to nie damy rady załatwić, no bo to, te dotacje są tak marne, że nawet te kartoniki, które tutaj widzimy, to są się nie opłacają. To więcej są warte niż... Tak, w ogóle to trzeba przepakować, trzeba to jabłko umyć, nawoskować. Znaczy, dotacje polegają na tym, że jak te jabłka są rozdawane, to wtedy Unia Europejska, tym frajerom, o których mówisz. Nie, ja wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Ja wiedziałem o tym, że jeżeli jabłka my rozdamy, to oni dostaną jakieś dotacje. Coś, tak. I te dotacje były tam na początku strzelane 12 groszy, później 26. Ja dokładnie nie śledziłem tego ile, tylko męczyłem te firmy, które dostarczają te jabłka, tutaj te jabłka są z firmy Wilsat, Wilce. I ta firma to jest taki koncert 30 rolników, którzy zbierają jabłka i wysyłają je na wschód, na zachód, no wszędzie, no, to oni eksportują. I teraz te kontrakty, które mają podpisane, to jeżeli rozdają to na cele charytatywne, ja tam nawiązałem kontakt z taką panią i ta pani zaczęła tą sprawę załatwiać przez agencję tutaj rynku rolnego. Tutaj zwróciłem się do zaprzyjaźnionej fundacji, do pani Fundacji Patka. Tak, Fundacja Patka. Jeszcze raz pokazuję ten plakat, tak? Dokładnie. I tam zwróciłem się o pomoc, ponieważ jabłka mogą być przekazane do fundacji. Nie mogę sobie wziąć jako ja. Ty prywatnie? Ja właśnie pytam o to, dlatego że to jest ważne, istotne, bo traktuję tę rozmowę również jako podręcznik pewnego rodzaju dla ludzi, którzy nas oglądają i będą na was patrzyli z szacunkiem, tak jak ja patrzę, i z podziwem, że wam się udało taką akcję przeprowadzić, żeby ci ludzie właśnie wiedzieli, jak to zrobić. Nie, w tym wypadku jest potrzebna organizacja publicznego. Musiał być patronat Patki z prostej przyczyny, żeby te jabłka odebrać. Nie może być też dwie osoby, nie może takiej fundacji. To nie może być osoba prywatna. Jest jedna sprawa. Jeżeli to robi fundacja, prawda? Tak. Bo jeżeli byśmy zrobili jako Otwocki Klub Gazety Polskiej, prawda? Tak naprawdę no mamy samochody, mamy możliwość rozwiezienia tego, pomagają nam ludzie. Macie samochody, samochody macie prywatne. No prywatne, ale jeżeli... Nasz tabor wynosi w tej chwili. Ale nie, no mamy samochody, no bo prowadzę taką działalność, że potrzebuję samochodu. To... Swoje prywatne, tak, prywatne samochody. Mam. Dokładnie, tak. I teraz o co chodzi? Jeżeli bym to rozwoził jako Otwocki Klub Gazety Polskiej, tak, to nie bym w stanie tego zrobić, bo to musi przyjąć fundacja. Fundacja ma napisany swój statut, w którym jest napisane jasno i wyraźnie, co ona może z tym robić. I w tym momencie fundacja, tutaj rozmawiam z panią Anią Jakubiak, i ona po prostu zgodziła się, pomysł się jej bardzo spodobał, przyłączyła się do tej akcji, miała nawet
przyłączyła się do tej akcji, no i złożyła wszystkie dokumenty i dostałem hasło z firmy, tutaj z Wilgi, że po prostu akcję można zrobić tylko szybko do wtorku. No to mówię do wtorku i padło pytanie. Znaczy ile czasu tirów, znaczy ja miałem czasu, jak ja się dowiedziałem, to był czwartek. I do wtorku muszę wszystkie dokumenty załatwić. Czyli do wtorku. Czyli z czwartku do wtorku musimy załatwić, bo Unia taki krótki jakiś przepis załatwiła, ta pani pozałatwiała te wszystkie dokumenty i padło pytanie. Panie Witku, ile tirów? No właśnie, ile tirów? No bo oni powiedzieli no tak, do mnie, i że mogą to wysłać kilka tysięcy ton. Że oni mają taki przerób i ile wchodzi, ona bo, nie wiem. Wchodzi 20 ton, prawda? Około 20. Około 26 palet. Przepraszam, brat starszy, rozumiem, zawsze tak przychodzi do domu i opowiada takie rzeczy, że wpadłem na taki pomysł, wiesz, teraz muszę załatwić ile tirów? To nie jest zbytnio zaskakujące. Tak samo, w jego przypadku. Tak, tak samo było w przypadku akcji pojeździć z książką z Polkami na wschodzie i z innymi akcjami. Wpada pomysł, chwila, zastanawia się, da się to zrobić? Da się, robimy. A jak załatwiliście te tiry? No, znaczy załatwiliśmy te tiry w ten sposób, że od razu szybko telefon do kolegi, do Cresnowa. Ja mówię, no bo ma... Ty patrz, no kolegów trzeba mieć wszędzie. Kolega ma widlak, prawda? I ma większy tak. plac. Ja mówię, posłuchaj, przyjąłbyś do siebie tam tira, ja byłem po tamtego, tego. On mówi, no dobrze, przyjmę. On mówi, to przyjmę, niech przyjeżdża nawet jutro, no bo tam prowadzi firmę większą, ma po prostu tutaj plac. No i co się okazuje? No, okazuje się taka sytuacja, że ty przyjeżdżasz do niego. Przepraszam, możemy pozdrowić kolegę serdecznie i tak, podziękować. Roman Ślubiński, dziękujemy. Nie no, fajny facet. No nie no, oczywiście, tak. Przyjeżdża ty do niego i co dalej? No i co, no przyjeżdża ty, on rozładowuje. No tak patrzę, mówi trochę dużo, no bo 26 palet po 2,30. Druga sprawa, drugi tir, gdzie tu upchać? No to szybko telefon do Marka. Jak się rozładowuje? Sam rozładowuje? No, tymi ręcami? Tak? No tak, tylko że w tym momencie rozładować samochód widlakiem nie ma problemu, bo to jest na przykład te godzinka czy półtorej godziny się rozładuje. Żeby kochany, to dla ciebie to wszystko nie ma problemu. Dla normalnego człowieka, jak staje przed zorganizowaniem czegoś takiego, to jest ty nawet nie problem, wiesz problemu. Problem jest duży, ponieważ tak. Problem jest później na załadowaniu tutaj. Bo to trzeba rozładować z tego ręcznie tak. te każdą taką skrzynkę do samochodu, do busa. To i później jest. Przepraszam, na stronie VOD wisi film z tej akcji właśnie i tam Państwo mogą wszystko obejrzeć, jak to się odbywało. Teraz rozmawiamy o tym, jak to zostało zorganizowane. No i wtedy ręcznie te skrzyneczki z tego tira tak, do to... tych prywatnych samochodów. Jak szczegółowo, to jeszcze nie było tak. Drugi telefon do Klubu Gazety Polskiej w Wołomin. No bo kilka tirów, prawda? Mamy czas do wtorku. Tak. Czym więcej weźmiemy, tym czyli więcej szkół... Klub Otwocki zadzwonił do Klubu Wołomińskiego. Do Mariusza Stępnika i mówię tak. Mariusz, jest taka sprawa, czy przyjmiesz tira jabłek tego. Kombinował, dwa dni wykombinował miejsce. Okazało się, że Ochotnicza Straż Pożarna w Wołominie przyjmie. Przyjmie tira jabłek. Porządne chłopaki. Ale to, że przyje, to jeszcze pół biedy. Oni nawet go rozwieźli po szkołach. To bardzo porządne chłopaki. No ja powiedziałem tak, Mariusz, ja ci tego tira jestem w stanie przysłać. Tylko wybacz, ja ci go nie rozwiozę. No bo ja. Ty jesteś groźny człowiek, bo to wiesz, to jest, odbieram telefon, człowiek, mam takiego tira z jabłkami, może byś przyjął i co dalej? I teraz co? I Mariusz mówi, no dobrze, no jakoś sobie damy radę. I co się okazało? No, chłopak tutaj spisał się na medal. Jabłka są już dostarczone do szkół w Wołominie, w powiecie, z tego co wiem, w Wołomińskim. I co, no, sprawa jest już praktycznie zamknięta u niego i on się pyta, czy jeszcze można. Ja powiedziałem, że można, bo teraz ruszył ten program dalej i jeszcze będę mógł coś tego załatwić. Ale to jeszcze nie koniec. Dzwonię szybko, telefon, mówię, no gdzie tu upchać, bo ta pani mówi, czym więcej pan odbierze, tym więcej my skupimy jabłek, tym więcej rolników dostanie pieniążki od Unii Europejskiej, bo różnica w dopłacie jest znaczna. Ja nie wiem, ale dokładnie, czy tam jest złoty 50, czy złotówka, czy złotówka 50, nie wiem, ale jest to kilkakrotnie więcej, jeżeli jabłko zostanie przekazane na cele charytatywne. I co się okazało? No to szybko telefon, mówię, kto by tutaj odebrał. No to mam takiego jednego pana, nazywa się Stanisław Pięta z Bielska-Białej. No ale w ferworze, w załatwianie we wszystkim, nie udało się wysłać mu tego tira, bo ta firma by zawiozła, tylko że nie było odbioru, bo tam są jakieś dokumenty, tam mi tłumaczyli, że nie będę się w to bardziej zagłębiał.
i był problem z odbiorem tam na miejscu, więc tutaj poseł za własne pieniądze zapłacił transport i niestety poseł Pięta Stanisław Prawo i Sprawiedliwość, tak, z własnych pieniędzy zapłacił, wyjął kasę, zapłacił za transport, który ja załatwiłem poprzez tam innego znajomego, który jeździ w DHL-u, tam ma kolegę, który jeździ samochodami, no to już taka dłuższa historia, i pojechał do niego 8 palet. 8 palet jabłek, to jest tam około 8 ton, prawda, tych jabłek. Pojechało do Bielska Białej, on już te jabłka odebrał, załatwił punkt rozładunkowy, no i też dostarcza do szkół. Ale to niestety taka była sytuacja. Może się w przyszłości mu uda załatwić całego tego tira bez płacenia, czyli wszystko pójdzie tak, jakby ten transport będzie, ale na tą chwilę nie. Czy oni chętnie dawali te jabłka? Powiem tak, bardzo chętnie, ponieważ te jabłka, jeżeli my byśmy nie odebrali, to te jabłka byłaby dopłata za nie 20 chyba groszy bodajże, nie opłacałoby się nawet ich pakować. Czyli ja miałem taką propozycję, że za 20 groszy oni dostaną dopłatę i ja mogę postawić wywrotkę, cytuję wywrotkę, to mi to koparką wrzuci. Proszę bardzo. No koparką, on mi to wrzuci, ja podpiszę tak. mu ten. Tylko że te jabłko, które tu leży, to nie jest takie jabłko, wtedy by jabłko było pobijane, zniszczone, po prostu... No to by się na niczego nie nadawało. No nie nadawało się. On jest w stanie, bo przy tej dopłacie to tak naprawdę nie opłaca mu się to nawet zdejmować z sady. Że on ma taką opłatę, to ja mu się to... Ja nie znam dokładnie tych wyliczeń, bo ja nie jestem sadownikiem, ja zajmuję się zupełnie czym innym. Ale jeżeli przedsiębiorca... No, no czym się zajmujesz, to już usłyszeliśmy właśnie. Rewolucja. Wentylacją. Jak już ja się zajmuję się latem, to jest inna sprawa. Jednak nie opłaca mi się to do tego zbierać. A w tym przypadku oni tu skupują te jabłka, wszystko to działa. Kto poza bratem w tym... Co ty robiłeś, przepraszam bardzo? Zaplecze. Zaplecze. Przyjąć, odzwonić, pozwonić po kolegach. To prace kosmetyczne tak zwane. Nie, kosmetyczne. No, kosmetyczne w sensie, wiesz. Pomóc przy odbiorze, cała logistyka i tak dalej. Przy ładunku, zapakować te samochody, że można było jechać. Brat by dzwonił, szukał szkół, przedszkoli, które są chętne. A właśnie, jak znaleźliście te szkoły? Znaczy, no telefonami, dzień dobry. Czyli dzwoniliście, szkoła, czy jest pani zainteresowana, czy mogę... Tak, a jakie jabłka, a za ile? A wie, no, może być taka sytuacja, że za darmo, a jak nie, to za złotówkę dostanie pani fakturę. Tak. No bo tak, żeby to prawda. Ale i jak oni reagowali? No tak, ale taki... Czy byli zaskoczeni? Zaskoczeni, ale wszyscy byli chętni. No wracając do tego, co Tomek powiedział, no powiem tak, 90% akcji nie udało się bez Tomka, bo Tomek to jest, on mówi zaplecze, no zaplecze, ale twarde zaplecze, które ja zadzwonię i powiem, Tomek, mógłbyś tam sprawdzić? No i pytanie, ja jadę samochodem, gdzieś jestem, no kto ma sprawdzić, kto ma załatwić, kto ma dopracować ten dany szczegół, prawda? No i tutaj jest takie uzupełnienie dość mocne, bym powiedział, że bardzo mocne. A akcja na terenie całego Otwocka została objęta patronatem przez Piotra Mateusza Kudlickiego, to jest przewodniczący Rady Miasta, który wcześniej przyłączał się do akcji społecznej takiej jak Podziel się książką z Polakami na Wschodzie i pomagał w różnych organizowaniach, tutaj w organizacjach jak Otwocki Klub Gazety Polskiej, organizował spotkania żołnierzy wyklętych. Warto pamiętać rzeczy. I ten człowiek, ja już nie mówię o Szpiczyńscy, bo to na pewno wszyscy, ale Kudlicki właśnie, poseł Pięta. Tak, po prostu Mateusz, tak mówię Mateusz, bo osoby korzysta z dwóch tutaj, imion Piotr, Mateusz, przyłączył się i powiem szczerze, że ku mojemu zdziwieniu zakasał rękawy, wziął skrzynki, pojechał na załadunek i załadował dwa busy, 5 ton. A to też jest w tym filmie do obejrzenia, którego państwa... Powiem szczerze, że mało jest samorządowców, którzy przebiorą się i pakują. No i tak to wyglądało, no jest film o tym, przedszkola przyjmują... Wiesz co, to się wszystko łatwo opowiada. Natomiast naprawdę szacunek i wielkie uznanie dla was za to, że coś takiego zrobiliście. Ja jestem pełen podziwu, dlatego że, wiesz, łatwo mówić, natomiast no ciężej właśnie to wszystko odbyć i wykonać. No. Jak byliście przyjmowani w tych przedszkolach, w tych szkołach z tymi jabłkami, jak już tam dotarliście z tym tirem, znaczy to nie z tirem, z tym przepakowanym tirem do prywatnego samochodu?
Jak te dzieciaki reagowały? Jak te panie reagowały? Znaczy ogólnie na początku trochę zaskoczenia było, że aż tyle. No jabłka, no przyjechały jabłka. A oni mają pomysł w ogóle, co z tym, wiesz, ile można wyprodukować szarlotek dla dzieci? Nie, nie, znaczy, powiem tak, jeżeli jest duże przedszkole, w przedszkolu jest 300... Ja nie wiem, około 100, około 100. Nie, w dużym przedszkolu są 4 grupy około 100, 150 tak. dzieci, to na drenie. Znaczy, powiem tak, w przedszkolu tak czy siak codziennie owoce i warzywa kupuje. Z każdego tak. dnia, więc dla nich to jest po pierwsze, mamy odciążenie przedszkola, oni te pieniądze mogą później wykorzystać na zakup zabawek, remont sali, remont łazienki. Na pewno wiele takich potrzeb jest w każdym przedszkolu. Po drugie, tutaj te jabłka też są to jabłka przygotowane na eksport, więc one mają bardzo długi termin ważności. One długo będą zachować swoje właściwości, one się nie zepsują po prostu. Ale to one, przepraszam bardzo, one się nie zepsują, bo mówisz przygotowane, też się na tym nie znam, tak? One przygotowane, jak to znaczy, tak ekologicznie posypane, że nie. 15 lat... Wcześniej, nie. troszeczkę wcześniej zebrane. Wcześniej one dojrzewają. Dojrzewają, one są nie, na początku twarde. Wyglądają te jabłka pięknie. Tak, one są twarde teraz jeszcze, tak. ale z każdym dniem one się robią po prostu coraz większe. Myślę, że przy pierwszym tym zakupie, co był na odnośnie namiotu. Namiot taki Gazety Polskiej stawał. Tak, to te jabłka wytrzymały ponad miesiąc i dopiero normalnie po w miesiącu tak. zaczęły być, robić się miękkie, zaczęło było widać, że to jabłko już zaczyna starzeć. Czyli tu się nic nie zmarnuje, znaczy, nie ma takiego efektu, tak, że jakieś, przepraszam, że jakieś zgniłki, robaczywki, a rozdajmy tak. tam do... Te jabłka nie są zgniłe, ani robaczywe, tylko że teraz... Muszę tak pytać, widziałem dotykałem, okay, ale... Tylko... Sytuacja jest inna, że tam jest taka sprawa, że te jabłka to nie jest jakiś odpad. To, żeby było to jasne, że to nie jest odpad, to jest jabłko pełnowartościowe. I tak jak tutaj brat wspomniał, one wytrzymają dłużej, miesiąc czasu dadzą radę. W dobrym przechowywaniu. Dokładnie. No nie może być plus 20 stopni, no bo to wiadomo, że nie może być też minus 5, no bo też jabłko się zepsuje. Ale tak, no te jabłka to naprawdę są w porządku. Ja na początku myślałem, co dla was było największym podziękowaniem za przeprowadzenie czegoś takiego? Dzisiaj się widziałem z panią dyrektor. Bo się zastanawiam, jak tak, no i co pani dyrektor? Przedszkola numer 4 bodajże w Otwocku. I mówi tak, jakiś dyplom dla pana, czy coś? Ja mówię, nie potrzebuję. Bo ta pani przyjęła, już nie pamiętam, z 800 kilo chyba jabłek, czy jakoś tak. I mówi, co z tym, żeby to jakoś tam zrobić z tymi jabłkami, to słuchajcie, robi sok, świeży sok. Naprawdę, poświęcacie więc... swój prywatny czas, wypalacie swoją prywatną benzynę i tak dalej. Również no, fizycznie pracujecie przy tym, bo to trzeba było z tego tira do tego samochodu przenieść. No, ale to krasnoludki tego nie zrobiły. To nie jest też tak, bo tak, plakat, jak już został pokazany, zrobił kolega. Poprosiłem, mówię, weź tam i zrób plakat. Jakbyś mógł, no siadł, zna się na tym. Ja tego nie zrobię. Zrobił. Według dla mnie jest super. Mi się strasznie podoba. Drugi kolega załatwił plac u siebie na podwórku. Przechowuje to we własnej hali, gdzie po prostu tam chwilę, jakieś tam trochę miejsca. Pojechaliśmy do pana Romana Zdunika, to jest w Gliniance. On jest tutaj osobą, która jest, no jest dyrektorem szkoły. Zawieźliśmy mu 240 takich skrzyneczek. Takie skrzynce to jest około 15 kg, prawda? Jednej. I co się okazuje, on to przyjął. Powiedział, że rozwiezie sam po szkołach tam w gminie. Dał nam chłopaków do pomocy, którzy przyszło 11 chłopaków z gimnazjum, którzy przypakowali, bo problem polegał na tym, że 2,30 ma paleta, rozpakował na metr. Tam 30, metr 40, to wtedy ja sobie wstawię do samochodu widlakiem, nie umiem mieści, tego. Tak, tak bo wtedy muszę ręcznie, prawda? Oni to przypakowali na mniejsze. Pomoc jest znaczna. No teraz pozostało mi do rozwiezienia na tą chwilę tutaj będziemy rozwozić. To nie tylko we dwóch, bo tam zawsze ktoś się znajdzie do pomocy. Czy Mateusz, czy tutaj Kudlicki, czy
czy inne osoby, ale przychodzą, pomagają, czy Roman. A czy jest jakiś kontakt z wami, że dzwonić gdzieś tam? Otwór Gazety Polskiej generalnie i, no, i mój telefon jest podany tutaj przy Otwockim Klubie Gazety Polskiej, ponieważ jest możliwość, że inne kluby, jeżeli by chciały, prawda, tak, to jest możliwe, żeby coś takiego zorganizowały, bo jeżeli taki klub by zorganizował taką sytuację, znaczy taką całą akcję, to co by się okazało? Okazało się to, że ta firma się pozbędzie, ma kontrakt, pozbędzie się tych jabłek, Unia za to zapłaci, przedszkole ma wymierną korzyść, ponieważ nie kupuje, nie kupuje owoców, tak, prawda? Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę i z całego serca dziękuję Wam za to, co zrobiliście i co robicie. Jabłko dla każdego uczniaka i przedszkolaka, bracia Szpiczyńscy. Bardzo naprawdę pełen podziwu patrzę na Was i powiem Wam szczerze, że no, jak my będziemy mieli taką młodzież jak Panowie, to no wszystko jest tu jeszcze możliwe. Więc zobaczymy, jak będzie uważał, że jak ktoś tam będzie chciał, to zawsze może się przyłączyć, zawsze można coś zrobić. Więc tak to wygląda. Skromne chłopaki, bardzo uprzejmie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.